Witajcie. Najpraktyczniejszym z punktu widzenia konsumenta kryterium podziału kredytów jest ich rozróżnienie ze względu na czas spłaty. Mówimy zatem o kredytach krótko, średnio i długoterminowych. Dzisiaj opowiem Wam o tych pierwszych. Kredyty krótkoterminowe udzielane są na okres do 1 roku i dotyczą z reguły stosunkowo niskich kwot. Krótki okres kredytowania powoduje, że ryzyko kredytowe instytucji finansowej jest łatwiejsze do określenia. Dzięki temu procedury związane z przyznaniem kredytu są prostsze, a wnioski kredytobiorców szybciej rozpatrywane. Do najpopularniejszych kredytów krótkoterminowych należą kredyty gotówkowe na cele konsumpcyjne, np. zakup sprzętu RTV. Dużym zainteresowaniem cieszą się także oferowane przez banki oraz SKOK produkty okazjonalne, takie jak pożyczka świąteczna, wakacyjna czy jesienna. Są one zazwyczaj niżej oprocentowane niż kredyty ogólnie dostępne. Pieniądze uzyskane z kredytów czy pożyczek okazjonalnych można przeznaczyć na dowolny cel. Wyjazd na wakacje, zakup świątecznych prezentów, wyprawkę szkolną dla dziecka. Produkty te dostępne są zarówno dla stałych klientów, jak i dla osób nieposiadających konta w danej instytucji finansowej. Stali klienci uzyskują zazwyczaj korzystniejsze oprocentowanie. Zatem planując zaciągnięcie pożyczki lub kredytu, warto najpierw sprawdzić ofertę swojego SKOK albo banku. Szczególnymi formami kredytów krótkoterminowych są kredyty ratalne oraz karty kredytowe. Oba te rodzaje produktów są obecnie bardzo silnie promowane przez instytucje finansowe. Korzystanie z karty kredytowej jest wygodne i łatwe. Za jej pomocą dokonujemy transakcji bezgotówkowych w sklepie lub na przykład na stacji benzynowej, płacąc za zakupiony towar. Zaciągamy w ten sposób dług, który powinniśmy spłacić w określonym terminie, zazwyczaj w ciągu 54 dni. Jeżeli tak robimy, nie jesteśmy obciążani żadnymi odsetkami. Jednak płacenie kartą kredytową wymaga od nas dużo więcej dyscypliny niż płacenie gotówką. Nie widząc pieniędzy, które wydajemy, często dokonujemy nieprzemyślanych, niepotrzebnych zakupów. Bardzo łatwo w ten sposób wpaść w pułapkę nadmiernego zadłużenia. Pamiętajmy, niezależnie od tego, jak niska wydaje nam się kwota raty, nasz domowy budżet będzie przez określony czas obciążony spłatą długu. Starajmy się zatem każdą decyzję o zaciągnięciu kolejnego kredytu bądź pożyczki podejmować świadomie. Do zobaczenia.